Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Popcorning i dzisiaj zagramy sobie w Sackboy Wielka Przygoda. Do przejścia mamy jeszcze jeden poziom i spotkamy się z Vexem, przynajmniej taką mam nadzieję, ale zanim sobie je rozpoczniemy, chodźmy się przebrać, bo stworzyłam coś i chciałabym się z wami tym podzielić. Halo! Rozglądasz się dziś może za czymś konkretnym? Rozumiem, że masz konkretną sakiewkę znajdźko dzwonków. Ponieważ tu mamy kostiumy, które daje nam gra, ale oczywiście mamy też możliwość tworzenia sami tych kostiumów. I taki też kostium stworzyłam sobie. Wygląda on tak. Wybór stworzony dla ciebie. Brawo! Więc dzisiaj sobie go założymy i mam nadzieję, że dopisze nam z nim szczęście. A teraz chodźmy w kierunku nowego poziomu pod tytułem Elektryzujący Swing. Jest to do zdobycia kolejna próba włóczkowych rycerzy. Okej, zaczynamy poziom. I już na starcie otrzymujemy chwytobujak. Teraz mamy prawo i lewo. Wybierzmy prawą ścieżkę. Okej, i jesteśmy w naszej bańce. Udało się. Tylko tam na górze też można było się czegoś chwycić, więc spróbuję tam wrócić. O, właśnie tak. I mamy tam bonus, ale zejdźmy sobie tylko na dół i spróbujmy jeszcze raz. Jesteśmy. I do bonusu. I co tutaj? Mamy jakieś takie kule, ale chyba one będą lecieć w nieskończoność, więc spróbujmy sobie tak doskoczyć. I teraz. Śniącą kulę. To chyba tyle. Więc wracamy na naszą główną ścieżkę. I spróbujmy jeszcze od razu się chwycić tej kuli. To sobie zeskoczę na dół w takim razie, jak nie jesteśmy w stanie. I teraz. O, właśnie. I tu mamy kolejną śniącą kulę. Oddaj. Bo tu mamy takie do pociągnięcia, tylko nie jesteśmy chyba w stanie do końca. O, właśnie, no bo spadamy. Jak to zrobić? Chyba że z tej kulki jakoś się chwycić i na przykład, nie wiem, pociągnąć. Tylko nie wiem, czy teraz się tam wrócimy. No właśnie, i w tym jest problem. O, albo właśnie tak. I teraz otrzymujemy. Świetnie. Mamy już drugą. Tu też mamy z boku przejście, więc przejdźmy sobie najpierw. Okej, i jeszcze jeden, tylko jak go...
O, właśnie tak. Co nam to otwiera? Mam bonus. Już myślałam, że spadnie. Jezu. Okej, okay. Nowy element kostiumu. I mamy teraz razy dwa. Wskakujemy. I teraz spróbujemy coś wyciągnąć. Też punkty. Okej, okay, kolejne skoki. Tu nie ma czegoś z boku ukrytego. Raz, dwa i mamy przejście z góry. Widzimy kulkę też z boku, więc udajmy się najpierw do niej. Mamy Geralda. Zjawisko nienaturalne. Mianowicie ryby prądnice. Aż mnie poraziło to odkrycie, przyznaję. Mało brakowało, a zostałbym smażoną krewetką. Muszę to opisać w swojej książce. Póki pamiętam, znalazłem coś w rodzaju wielkiej perły. Chciałbym ci udać. Dziękujemy, Geraldzie. Oby tak dalej z tymi odkryciami. No i szybko teraz zdobywamy te śniące kule. Znowu ta ryba, szczękacz, jeśli się nie mylę. Z prawej strony też coś mamy. Okej. Już tego nie zdążymy zebrać, ale może to się uda. O, właśnie. Kolejni przeciwnicy już na nas czekają i ta skrzynka. Ta, co wskakuje wysoko. Ale może tu się uda ją złapać. Zgniotła nas, zobaczcie. Chodź tu. Ale ucieka. Ale nam nikt nie ucieknie, mamy ją. Już przedostatnia śniąca kula. Chyba wszystko mamy, więc chodźmy dalej. Co teraz? Mamy zeskoczyć? Chyba tak. Okej, okay. Troszkę ryzykowne, ale... zejdźmy niżej, bo może coś tu jest. O, właśnie, i mamy próbę włóczkowych rycerzy. Ale skorzystajmy może z tego podwójnego zbierania punktów. Okej, okay, świetnie. Mamy kolejne przejścia. I tu mamy już części kuli. Więc zbierajmy je. Trzecie. Czwarte i ostatnie. Teraz zdobyliśmy. I ostatnia kula już na miejscu. Teraz jak to ostrożnie pociągnąć. Na szczęście się udało. Zobaczmy, czy tutaj nie jest coś ukryte, ale chyba nie. Wskakujemy już do naszych przeciwników. Chodźcie tu. Wszyscy pokonani. Ostatnie punkty do zebrania i wskakujemy.
Aj, nie udało się. Tym razem też nie, ale może teraz. Bądźmy w dobrej myśli. O, właśnie. Świetnie. Tego już chyba nie zdobędę, bo jestem z boku, więc chodźmy dalej. Bardzo podoba mi się ta mechanika chwytania się i bujania. Naprawdę chwytobujak. Bardzo lubię. Brązowy jest, srebrny także. I złoty również, świetnie. Piękny uśmiech. Możecie napisać w komentarzu, jak nazwiemy naszego nowego bohatera. Udało się. Jeszcze naklejka. Rozgwiazda. Odblokował nam się teraz most. A raczej za chwilę go zbudujemy. Nowa próba. Okej, ale na razie tą próbę zostawiamy i udajemy się teraz do Vexa. Nasz most zbudowany na głęboką wodę. Tylko weźmy sobie może, nie wiem czy to będzie możliwość, zwykły strój. Tylko nie wiem czy damy radę, ale chyba tak. O właśnie, zwykłego szkrabka i zaczynamy. Zapowiada się nieźle. A więc tak, standardowo sprawdzamy, czy jesteś z przodu. Ochrona! Brać go! Zapomniałem, że zapomniałem im zapłacić. Dobra, pozbądź się tego darmozjada Vexa i będziemy kwitać. Nic nie okay. Widziałem. Jeśli kłamie, możesz mnie przerobić na paluszki krabowe. Dzięki bogów, ale myślę, że nie będzie to konieczne. Jak na razie mamy tu dużo przeciwników, których nie możemy na razie wyeliminować. Tu mamy śniącą kulę, tylko jak do niej dotrzeć. Chyba od tej strony, bo tutaj nie doskoczymy. Chyba, że pudełko spróbujemy zabrać. Ale nie, ono się od razu rozwala, tak? Nawet jak stąd rzucimy, to ono się rozwala, więc spróbujmy od góry po prostu wejść. O, właśnie. I mamy naszą pierwszą śniącą kulę. Okej, mamy to. Co teraz? Na przykład da się tu wskoczyć gdzieś? Chyba nie. Taka mroczna muzyczka dodaje klimatu. Tylko teraz nie damy rady, bo nam się rybka zmienia. O właśnie, i zniknęło, ale dobra. Z prawej strony też coś mamy, więc wskakujemy.
I chyba to będzie kolejna śniąca kula. I też tak jest. Już druga. Jeszcze dzwonki. Zeskakujemy na dół, ale myślę, że się cofniemy. Dam radę. A, nie da się powrócić. Myślałam, że po prostu zdobędziemy sobie kolejne dzwonki. Nie dzwonki, tylko punkty, przepraszam. Aj. Poczekajmy, aż to pozwoli nam zebrać punkty. I teraz... A, dobra. Już nie wracam. Ajajaj, dobra. Trzeba jeszcze sprawdzić po bokach, czy czegoś nie ma. Może teraz się uda. O, właśnie. Sprawdźmy tutaj. No chyba nie. Jeszcze druga strona. Też nic nie ma. Więc idziemy dalej. Tym razem prawa. Okej, da się tu jakoś wskoczyć też. Raczej nam się już to nie przyda. Kolejne pudełka. Mamy też coś z prawej strony, ale również z lewej, więc spróbujmy sobie to wskoczyć i mamy ostatnią już świecącą kulę. Tu coś do wyciągnięcia również się znajdzie. Kolejne punkty, może się uda wszystko zdobyć i też tak jest. Dobra. Ajajaj, ale one szybko obiegną. A tu mamy kwiatka. I teraz tak, spróbujmy sobie zebrać jeszcze te kule. Mam nadzieję, że to się w żaden sposób nie zapadnie. Okej, i jeszcze tutaj. Dobra, nie chcę ryzykować. Wskakujemy w takim razie. Ale nie obejdzie się bez zgonu. Jest dobra, jeszcze raz. Bardzo szybko te ryby na przemian po prostu płyną. I nie ciężko tutaj się pogubić. Teraz. Ajajaj, dobra, jesteśmy. Udało się. Checkpoint. No i te drzwi. Wchodzimy. No, dobrze, że jesteś. Wykradanie fal bez świadków szybko robi się monotonne. Nie ma co się wierzyć. Ty i ja mamy tak wiele wspólnego. Chciałeś zmiany, przygody, a ja ci je dałem. Więc chodź, połączmy siły i odbudujmy świat rzemiosła. Twoi przyjaciele na pewno by tego chcieli. Spójrz, mój wichrzyciel jest prawie gotowy. Wkrótce zamęt ogarnie cały świat. Sprowadzi chaos, ożywienie i strach. Nie zatrzymasz go, więc popłyń z prądem. Zgadzasz się? Pożałujesz. Mnie się nie odmawia. Weksogromca. Okej, taki motyw jak ostatnio. Teraz ja zranię ciebie. Myślę, że ci się to nie uda, Wex. Zmiana kursu!
dodatkowe kolce. Ale nas nic nie powstrzyma. To przestało być śmieszne. To się nazywa moc. Okej, coś nowego. Chcesz zobaczyć mój tajny wędkarski trik? Oto on. Nie zamierzam tego dłużej tolerować. O, masz weks. W te i we w te. Masz chorobę morską? To się jeszcze okaże. Okej, na razie idzie nam całkiem nieźle. Pora trochę cię podgotować. O kurczę. Udało się. Robi się coraz goręcej. Okej. Udało się. Poczekajmy, aż poda nam kulę tutaj. Będziesz moim workiem treningowym. Dawaj, Vex. Da się? Świetnie. W ostatniej chwili. Spełnią się twoje najgorsze koszmary. Będziesz bezradnie patrzył na moje ciało. No nie. Wiem, jak się czujesz, ale wciąż możesz ich ocalić. W historii świata zapisało się wielu włóczkowych rycerzy. Żaden z nich nigdy się nie poddał, bez względu na sytuację. Starzy rycerze odchodzą na wieczną wartę i towarzyszą nam z Imagisfery już zawsze. Więc pamiętaj, nigdy nie jesteś tu sam. Tak. Masz też mnie, fakt. To gdzie się teraz wybierasz? Jeśli szuka gwiazd, zapewne uda się do węzła międzygwiezdnego, bo gdzieżby indziej. W to miejsce nie dotarła jeszcze żadna szmacianka. Nie, czekaj, mnie chyba raz się udało. Wow. Węzeł międzygwiezdny już odkryliśmy. Aj, 1000 zabrakło. No cóż. W srebrnym też nam do twarzy. Więc tak, na głęboką wodę, 3 kule. I srebrny puchar. Który musi nam na razie wystarczyć. Ale nie ma co się przejmować. W kolejnym świecie będzie ich jeszcze więcej. I to złotych. Więc ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Że będziecie chcieli odkrywać kolejne światy z naszym Sackboyem. No i co? Do jutra. Pa, pa!